Jeżeli utknęliście na pierwszych trzech progach, to znaczy gracie tylko podstawowe akordy kowbojskie, ogniskowe, whatever, jak zwał, tak zwał, ten film jest dla was. Pokażę wam, jak zamienić te nudne, proste akordy w piękne melodie. Małe słówko na dziś to triady. Skupimy się dzisiaj na trzech prostych akordach: C, e-moll oraz G. Jak najbardziej w repertuarze każdego początkującego gitarzysty. Na początek prosta melodia. A teraz to samo, ale z lekkim twistem. Prawda, że ciekawiej? A to są dokładnie te same trzy akordy. Jak widać, dokładnie te same. Nawet w tej dalszej części ten akord C to jest dokładny odpowiednik akordu barowego. Po prostu nie gram wszystkich dźwięków, tylko wybrane. A tutaj mamy e-moll. Również gram tylko wybrane dźwięki. Kolejne C i e-moll. Grane za pomocą triad. Jeżeli cokolwiek z tego uważasz za przydatne, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz i zasubskrybuj ten kanał po więcej filmów takich jak ten. Dzięki tobie mogę rozwijać ten kanał dalej i robić dla was, moich kochanych widzów, filmy. Dodatkowo wpadajcie na Discorda, link w opisie, gdzie ludzie chętnie odpowiadają na pytania odnośnie sprzętu, zakupów. Tworzymy największą społeczność gitarową w Polsce. I chyba najfajniejsza rzecz, jaką możesz zrobić, jeżeli chcesz wspierać ten kanał, to wejdź na mojego Patronite'a i zostań patronem. Tak jak... Zaczynacie palcem wskazującym na siódmym progu struny G, kciuk na ósmym progu na strunie E, taki ruch a la John Mayer, i środkowy palec na ósmym progu na strunie B. I zaczynamy od hammerona na strunie G do progu dziewiątego. Następnie pull-off i palec serdeczny trafia na strunę D. Następnie siódmy próg na strunie D razem z pustą E i hammeron na dziewiąty próg na strunie D. Następnie wykonujemy slide z dziewiątego na siódmy próg, ale nie taki. I tutaj taka mała sekwencja. Slide na siódmy, pull off do piątego i siódmy na strunie A. Triada C, siódmy próg struna A oraz piąty próg struny D i G. I akord G, kciuk na trzecim progu struna E, palec serdeczny piąty próg struna D, palec środkowy czwarty próg struna B, palec środkowy czwarty próg struna G, palec wskazujący trzeci próg struna B. Wejście do drugiej części to slide na progi czwarty i trzeci z akordu G, slide do triady C, palec serdeczny dziesiąty próg struna D, palec środkowy dziewiąty próg struna G i palec wskazujący ósmy próg struna B. Następnie e-moll, trzy dolne struny gramy poprzeczką, następnie mamy taki mały lick, podciągamy czternasty próg, opuszczamy go, robimy pull off i przechodzimy na czternasty próg strunę wyżej, czyli struna D. To taki mały zapożyczony ruch z piosenki Lenego Krawica Are You Gonna Go My Way. Następnie mamy kolejne C, palec wskazujący robi poprzeczkę od struny D w dół, palec środkowy 13 próg na strunie B, palcem serdecznym robimy hammeron na 14 progu na strunie G. Następnie zdejmujemy palec serdeczny i zostawiamy tylko poprzeczkę palcem wskazującym. I teraz powoli jeszcze raz całość.
tą metodę możecie zastosować dla każdego akordu. Po prostu znajdźcie odpowiedniki, akordy barowe w innych miejscach gryfu, rozbijcie je na poszczególne dźwięki, na triady i spróbujcie zagrać małe melodyjki za pomocą tych triad. Połączcie w ten sposób akordy i właściwie odkryliście najważniejszy sekret każdego gitarzysty. Nic więcej nie potrzeba. Jeżeli wytrzymaliście do końca, bardzo Wam dziękuję. Trzymajcie się i ćwiczcie. Do tego filmu zainspirował mnie film z kanału Guitar Made Easy by Tony. Polecam sprawdzić ten kanał. Anglojęzyczny, fajnie. Hej!